jak to było z tą reprezentacją Polski, bo ich zmotywowałeś, awansowali dzięki tobie do ćwierćfinału, do 1/8, a miałeś pojechać do Kataru, nie pojechałeś. Nie, no bo to miało być tak, że to oni nie zagrali tak, jak ja chciałem. Ja tylko powiedziałem, że taktyka, jaką opracowali na ten ostatni mecz w grupie, no po prostu potwierdziła się z tym, co ja powiedziałem, tak, że oni absolutnie nie chcieli grać, piłka ich parzyła, oddawali piłkę, my kurwa nie gramy, taka jest zasada, bo w tym meczu była z Argentyną, żeby po prostu, to tak jak ja z Jóźwiakiem, no. Gdybym w stylu z Jóźwiakiem, to Murański by nigdy do tej walki nie wyszedł i ja nigdy w życiu nie miałbym okazji z nim wygrać. I to samo było z Francją. No, chcieli nabrać Francję, że nie potrafią grać, a tam się po prostu postawili. No. Natomiast ja nie odbieram tego mundialu jako sukces. I pomimo ogromnej sympatii bo mam kilku kolegów w kadrze, to ja nie mogę odebrać tego jako sukces i myślę, że oni chyba tak naprawdę też tego nie odbierają jako sukces. No, jak można się cieszyć i skakać do góry, że się wyszło z grupy? No to jak mamy takie ambicje, no to my nigdy nie zagramy o medal, no. No to jak ja bym miał takie ambicje, to bym w życiu nie wyszedł do Pudziana, kurwa. No. Ale widziałem też, że roli selekcjonera już odmówiłeś, tak? Nie podejmiesz się tego zadania. Czasu, bo... Murański. To jest ważne i ważniejsze. Jest sprawa, tak jak mówisz, jest walka ważna, Pudzian, Kalidow, ale jest walka najważniejsza, czyli Murański. I tutaj jest ta sama sprawa, jest sprawa ważna, ale jest sprawa ważniejsza. No jak będzie miała wymiar międzynarodowy, tak? Bo Legia Cudzoziemska na pewno zasiądzie przed telewizorami i będzie wspierać Murańskiego. Kogo? Jak się... No, Legia Cudzoziemska chyba będzie wspierać Murańskiego. Legia Cudzoziemska pisze do mnie codziennie. Mam kontakt z legionistami. I... Po francusku czy po polsku? Po polsku. Po polsku. Polscy legioniści. Natomiast... Masz jakieś tam przecieki? Z historii Murańskiego znasz, nie? Kudemont? Nie, słuchajcie, no... nie ma się co denerwować. No jeszcze 3 miesiące pofunkcjonuje. Ta historia z tymi jajami teraz wyszła, nie? U tego młodego. Że jajo krwawiło. To jest chyba niezła historia. To jest niezła historia. Lekarz jakiś z Bydgoszczy znaleźli jakiegoś chudaka z Bydgoszczy, co im się jeszcze podpisał pod tym, że jajo krwawiło. Prawda jest taka, że ten bomba rozciął sobie nogę i kopiąc ubrudził spodenki temu młodemu. Jeszcze jak jest pot, to się tak, wiesz, no, ta krew tak się rozmazuje. Ten wziął, pokazuje po walce, jak mu ciekło z jaja. Ja tylko nie wiem z którego, no bo być może z tego, co ma na szyi. No to z tego bym jeszcze zrozumiał, no ale... Ale właśnie, słuchaj, bo jeszcze tam widziałem takie jakieś sprawy o ojcostwo, uznanie ojcostwa. Tam jeszcze przez, jest... przez ciebie, bo wjechał chyba nogami, tak? Z tej walki. Obalał. Tak, obalał. No. Natomiast tam jest więcej jeszcze spraw. Tam chodzi o to, że podobno jajo wyszło z suspensora, takie wielkie, a tańcula... Widziałem wczoraj w tym jego komentarzu, w tym programie, twierdzi, że on się źle odblokował i że to kurwa są takie, nie wiem skąd ma taką wiedzę, skąd czerpie taką wiedzę, ale tak powiedział, że tam są jakieś minimalne te wielkości, no więc podobno się odblokował. No. No to nie, w takie tematy nie wchodzimy. No nie, no ja tylko twierdzę, ja tylko powtarzam to, co słyszałem na komentarzu, no to, wiesz, no to nie ma co tego w ogóle drążyć. No. No dobra. Największe jajo, jakie tam widziałem w tym wszystkim, to jest to na szyi młodego Murańskiego. Także i możemy tylko o tym gadać. No dobra, Marcin, doczekamy. 18 marca pokrzyżowałeś też plany chyba Iwonowi Michelowi, promotorowi Rivasa, bo chciał tutaj walkę w Polsce ze Drużańskim robić. Tak, nie chciałem robić, mówię serio, bo ja bardzo... 18 marca tutaj ząb, bo to mi się wydaje zupełnie poważnie, mówię teraz już na koniec, jak ten. Ale ja mówię teraz poważnie. No, że jakby chcieli robić tutaj walkę, to nie ma szans, no bo to medialnie nie dźwignie się. Nie obroni. No szkoda mi Łukasza, jest naprawdę mi jest szkoda Łukasza, bo to jest bardzo fajny, pracowity facet. No już wagę ze 3 razy zrobił. No ale no co ja mam powiedzieć, no nie ja ustalałem datę, no. Są walki Mistrzostwa Świata i są walki galaktyczne, tak? Są walki Mistrzostwa Świata i są walki o Mistrzostwo Wszechświata. No.